Witam w moim podcaście Genealogiczne Śledztwo. Nazywam się Janusz Stanisław-Andrasz i chciałbym zaprosić Was do mojego rodzinnego kręgu. Kiedy zaczynałem genealogiczne poszukiwania, o historii mojej rodziny nie wiedziałam praktycznie niczego. Po kilku latach pracy nad tym tematem chciałbym się podzielić z Wami niesamowitymi historiami, które odkryłem i opowiedzieć o osobach z bliższego lub dalszego kręgu rodzinnego napotkanych podczas moich poszukiwań. Kto między innymi pojawi się w moich opowieściach? Będą to na przykład sekretarz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, przedwojenny rektor Uniwersytetu Poznańskiego, współtwórca Polskiego Radia, dowódcy dywizjonu 303, czy osoba, w obecności której przeprowadzona została pierwsza rozmowa telefoniczna na linii Europa-Ameryka. Zapraszam do słuchania kolejnych opowieści na podcaście Genealogiczne Śledztwo. Dzień dobry. Moim gościem jest Krzysztof Iwanowski, 4 razy prawnuk Amalii Koch z domu Runge, która była siostrą mojego 4 razy pradziadka Roberta Runge. Jest pan więc jednym z potomków Jana Fryderyka Runge i jego żony Elżbiety Lickę. Zgadza się wszystko, prawda? Tak. Każdy odkrywa historię swojej rodziny na swój własny sposób. Jak to wyglądało w pańskim przypadku? Czy mówiło się o tej historii po prostu w pana domu, czy też pewnego dnia poczuł pan, że no musi dowiedzieć się na ten temat czegoś więcej? Na co dzień nie mówiło się o historii dużo. To były sporadyczne rozmowy. Natomiast zwłaszcza w wieku takim młodzieńczym, nastoletnim, no, próbowałem coś wyszukiwać, ale to oczywiście był problem, bo nie było za dużo tych źródeł. No, zdjęcia gdzieś tam u dziadków, tak. Gdzieś może widziałem. Natomiast wszelkie jakieś dokumenty, inne rzeczy, no tylko się bardziej rozmawiało o tym z rodzicami i zapominało, tak? Bo praktycznie nie można było gdzieś tam dostać informacji. Natomiast już w tym XXI wieku powolutku zaczęły pojawiać się jakieś informacje w internecie, no gdzieś tam się wyszukiwało, można było się gdzieś zapisać na przykład do MyHeritage, do Genii, przynajmniej ze swojej strony to, co się pamiętało od rodziców czy dziadków, jakieś nazwisko, imię wpisało, tak, datami jeszcze też nie miałem dużo informacji na temat dat, dokumentów było niewiele. W pewnym momencie dostałem takie skany od akurat kuzyna dokumentacji dziadków i prababki, więc mogłem chociaż tyle, że tam nazwiska były zapisane jeszcze prapra dziadków przez to, bo tam jak to było akt chrztu na przykład, więc było więcej informacji, można było je dopisać i dopiero wtedy tak naprawdę coś zaczynało, jakieś łączniki pojawiać gdzieś w internecie. Pamiętałem jakieś pojedyncze imiona czy nazwiska, nie byłem wielu rzeczy pewien, no, to tak wynikało tylko z domysłów, albo bo tych dat nie mieliśmy konkretnie znanych. Akurat moja część rodziny, o której mówimy, no to były tereny wschodnie tutaj Polski, tereny obecnej Ukrainy, częściowo podkarpackie te rejony, więc tutaj też wiele rzeczy zaginęło, tak? I powiedzmy nie było wiadomo, gdzie tam są, czy groby bliskich, tak? Czy jakieś takie dodatkowe rzeczy. Natomiast z czasem pojawiały się też osoby, tutaj też parę osób było, które gdzieś tam pomogły mi w wyszukiwaniu pewnych rzeczy. Szukali do swoich jakichś informacji na temat mojego pradziadka, no a przy okazji akurat historia mojego pradziadka jest ciekawa, bo on też w pewnym momencie no, zaginął nam w rodzinie jakby, tak? Gdzieś pojechał, nikt nie wiedział później gdzie. Natomiast okazało się, że ten grób nawet jego istnieje, tak? I gdzieś powiedzmy zmarł tam, dlatego nie mogłem kontaktu, bo zmarł przy końcu II wojny światowej, także gdzieś tam powiedzmy to zaginęło i już później nie było jak tego znaleźć, tak? Wszyscy się szukali pewnie przez różne instytucje, to tu nie było kogo szukać, dlatego nie było pewnie kontaktu, tak? I to gdzieś zaginęło, już później nikt tego nie odkopywał, a mnie się tutaj udało z pomocą odnaleźć wiele ciekawych rzeczy i również dokumentacji jakichś takich pra-pra-przodków, gdzie w ogóle nie mieli nawet imion podanych, tak? Kto tam był pra-pra-pradziadkiem jakimś. Tak stopniowo dochodziłem do kolejnych informacji, łącząc się, powiedzmy, podłączając pod inne drzewa genealogiczne i przez to też szczepiąc wiele informacji ciekawych na temat przodków.
Czyli to jest takie po prostu krok za krokiem, prawda? Jak, Tak. trochę jak domino historyczne odkrywa się po kolei No, coraz świetna głębiej. zabawa, świetne hobby przy okazji, tak patrząc, tak robiłem rzeczywiście to w formie takiego hobby, mówię, zobaczymy co będzie. Tutaj trzeba dużo cierpliwości, przy okazji rozwijamy się też historycznie, geograficznie, No tak. językowo, bo czasami trzeba z kimś porozmawiać z obcego kraju, tak? Bo gdzieś tam te rozszerzają się te informacje na inne kraje, tam przodkowie są naprawdę u nas też tak, bo dochodząc już o wielu pokoleń wstecz, tam nawet 20 parę pokoleń, to gdzieś już naprawdę z wielu krajów trzeba porozmawiać, czasami zapytać o coś, no to już trzeba użyć języka obcego. A czy pan sobie zdawał sprawę z tego, że pochodzenie pana rodziny jest no, dosyć międzynarodowe, prawda? Czy to było wiadomo, czy dopiero jak zaczął pan te kostki domina dopasowywać, to zaczęło wychodzić? Jak to było? To znaczy tak, no częściowo coś było wiadomo, bo dochodziło, to mieliśmy nawet się zdjęcie, mając gdzieś tam w albumie i wiedząc nazwisko Bernardu, Benoit, no gdzieś tam ta informacja była, natomiast nikt tego tak de facto naprawdę nie szedł dalej, nie miał też możliwości, żeby to gdzieś znaleźć, informacje jakieś tak głębsze, tak? Więc tutaj na tym się zatrzymaliśmy i koniec, tak? I tu było takie stop, ściana, koniec, nie ma gdzie szukać, tak? A potem stopniowo każdy gdzieś tam wyszukiwał, no ale to też tak było, bo tam i moja ciocia i ktoś tam się, no, szukali tych informacji, no Czyli gdzieś to się tam. rozumiem, że inne osoby w pana rodzinie też coś próbowały szukać, tak? Tak, bo gdzieś tam z ciekawości czystej nawet patrzyli, tak, bo gdzieś tu jakieś majątki były, tu coś innego, tak, sobie patrzą. Dużo było takich właśnie, to co w Polsce było łatwiej znaleźć pewne rzeczy, gdzie tam powiedzmy przebywali przodkowie, a niestety no, tereny obecnej Białorusi, Ukrainy, no to dawne polskie tereny niestety mało dostępne i tutaj jest gorsza sytuacja pewnie w tym względzie. No tak. Ja zawsze pytam się swoich gości o zdjęcia, bo mam może taki kompleks swój, bo u mnie tych zdjęć rodzinnych, archiwalnych zupełnie nie było. Tak się ułożyły losy mojej rodziny, że nie zachowały się te zdjęcia. Natomiast wielu innych członków rodziny Runge gdzieś w większej czy mniejszej ilości, ale jednak te zdjęcia posiadają. Jak to było u pana? Czy te zdjęcia archiwalne były jakoś przez na przykład pańskich dziadków komentowane? Bo rozumiem, że nie wszystkie były podpisane, tak? Nie wszystkie były podpisane. Te, co były podpisane, to też ciekawostka. W moim albumie, tym, co miałem tutaj od dziadków, no dużo nie mogłem się dowiedzieć, bo mój dziadek zmarł, miałem 9 lat, ale babcia jeszcze żyjąc i rodzice, no to było na przykład podpisane, pewne nazwiska były, które tam uzupełniłem przy okazji, odnajdując zdjęcie to samo, gdzieś w internecie napotykając, szukając nazwiskami. I tam też uzupełniłem nazwisko Chorodyńskich, czy innych to na wspólnym zdjęciu, ale miałem cały czas wątpliwości, kto naprawdę jest na moim zdjęciu wspólnym, bo były to osoby podpisane i osoby niepodpisane z niego. I na pewno którejś z tych osób niepodpisanych to było ktoś, czy pradziadek, czy praprababka. Wykazało się, że prababka była, bo to wyszło już później, porównując zdjęcia obydwa ze sobą, tak, podpisy i tutaj z pomocą tutaj dał radę odnaleźć te zdjęcie, że to upewnić się, że to jest ta osoba, nie? To jest też problem czasem, że niepodpisane zdjęcie No i tak. teraz szukanie jest, kto to może być. Po latach to już naprawdę ciężko, to już naprawdę będzie 100 lat. No na tym zdjęciu akurat to już przeszło 100 lat. Jest tak, że to na przykład też dalej zachowało się, akurat od strony dziadka, ale na przykład od strony babci nie za bardzo cokolwiek się zachowało, bo tutaj były też, tak jak prawdopodobnie jakieś losy wojenne i inne perturbacje spowodowały taką sytuację. Pewnie mogły być zdjęcia kiedyś, ale nie dotrwały dzisiaj. Dobrze, pochodzi pan jako zresztą jedna z kilku osób znajdujących się w moim drzewie do rodzin, które można powiedzieć, że od wieków, a przynajmniej od jakichś 200 lat, należały do swoistego klanu księży potomków kościoła grekokatolickiego. A tutaj trzeba przypomnieć, że w tym kościele, podobnie jak i w kościołach ewangelickich, księża mogli się żenić i, no, i oczywiście posiadać rodziny. I poszukując informacji o rodzinie szwedzickiej, która była jedną właśnie z takich rodzin z dziada, pradziada
księży grekokatolików, dowiedziałem się, że praktycznie większość rodzin właśnie tych greckokatolickich księży była ze sobą powiązana rodzinnie. Czy mógłby Pan powiedzieć, jak to wyglądało w Pańskiej rodzinie, bo szwedziccy, których jest Pan jednym z potomków, nie byli przecież jedyną gałęzią grekokatolickich księży w Pańskim drzewie, prawda? Znaczy, tak, ja miałem informację na temat Mikołaja Janowskiego, że właśnie tutaj tutaj z tego kościoła jak najbardziej. Natomiast za dużo informacji dalej nie szło dostać, bo nie wynikały to z żadnych dokumentów. Tutaj Julian Szodzicki, który był, no to znaliśmy tylko jego imię i nazwisko, natomiast był mężem pani prababki tam Olgi Szodzickiej, która zmarła zaraz po porodzie, rodząc moją prababkę. Więc tutaj był też problem. Nie wiedzieliśmy właśnie, tak naprawdę to wyszło tak jakby w trakcie tych też naszych poszukiwań, że również taki łącznik był, tak, pewnie też łączący małżeństwo w przyszłości, tak, bo Tak. żeśmy pewnych informacji, które tam miały znajomości jakiejś wspólnej, bardzo bliskiej pewnie, i na tych samych terenach też wszystko się zgadzało Tak. ze wszystkim. Na chwilę jeszcze powrócę do tych zdjęć i do tego grupowego zdjęcia, bo z nim się wiąże też taka historia interesująca, którą troszeczkę udało mi się rozwiązać, rozwikłać. Pojawiła się na tych zdjęciach między innymi osoba Jana Chorodyńskiego i rozmawialiśmy już na ten temat wcześniej, więc wiem, że stanowiła ona do pewnego przynajmniej czasu zagadkę, prawda? Ten Jan Chorodyński był mężem Ludwiki z domu Eberhard, a Ludwika z kolei była siostrą Olgi Eberhard, późniejszej żony pańskiego przodka Ludwika Szwedzickiego. Pańskiego pradziadka, tak? Dobrze pamiętam? Dobrze policzyłem? Chyba tak. Tak, chyba tak. Już można się zagubić w tym wszystkim. Można, można. No dobrze, no ale jak to pana odkrywanie tego Jana Chorodyńskiego, bo ja za chwileczkę jeszcze dopowiem taką ciekawą historię odnośnie tej rodziny, ale jak to odkrywanie osoby, jednej z kilku osób, na początku chyba nieznanych dla pana, na tej fotografii Tak. wyglądało? Znaczy tak, to zdjęcie gdzieś tam właśnie było. Były podpisane właśnie nazwiska Studzińskich i Chorodyńskich. Nie było, znaczy była młoda dziewczyna na zdjęciu, którą później okazało się, że moja prababka. Natomiast, i to też wyszło z różnych innych informacji, tutaj z tego co mi wiadomo, to na Pałacu znalezione było właśnie, że tam informacja na temat tego, że to było jakieś zdjęcie właśnie związane z rocznicą ślubu. No i przy okazji rodzeństwo się widocznie spotkało ze swoimi partnerami, rodzinnie jakoś, tak? Szukając, no to wiedziałem na przykład informacje o Chorodyńskich, bliskości jakiejś, no wynikało to później jeszcze z tego, że nie Chorodyński był też świadkiem na ślubie moich pradziadków, także gdzieś w Krakowie, także to musiało być dosyć bliskie pokrewieństwo. Tutaj to jest to pewnie kuzynostwem, i musieli się często dosyć widzieć, bo dosyć chyba mieli bliskie komunikacje tutaj ze sobą. Także tutaj na pewno to, tak szukając dalej informacji, no to było, tam nie wszystkich mam w tym drzewie zapisanych, tak, ale tam sporo ich wtedy było. Część mieszkała pewnie w okolicy, także tutaj to z tego wynika. Chorodyńscy też w tych okolicach mieszkali. Wobec tego ostatnie pytanie. Może zechciałby się Pan z nami podzielić informacjami na temat innych członków swojej rodziny, bo jak wiadomo, ja staram się głównie opowiedzieć historie związane z tymi bliższymi, czy tam czasami dalszymi, mocno dalszymi krewnymi rodziny Runge, ale przecież inni z pewnością też zasługują na jakieś wspomnienie. Znaczy, jako ciekawostkę powiem tylko to, że na przykład szukając, idąc dalej w głąb, jakby zagłębiając się w te pokolenia, doszedłem do nawet XIII wieku. W międzyczasie też byli różnego rodzaju księża i kościoły ewangelicko-augsburskie i inne. Też byli tam pastorzy gdzieś tam po drodze, znani lub mniej znani. Tutaj łącznik jest naprawdę bardzo duży, międzynarodowy, także te małżeństwa gdzieś tam się łączyły, Szwecja, Finlandia, Estonia ze sobą, także tutaj z jednej strony to naprawdę później okazuje się, że jesteśmy taką
mieszanką różnych genów z różnych narodowości, także to naprawdę ciekawa sprawa. Mówimy tutaj o, między innymi, jak zgaduję, o Eberhardach, tak? Między innymi, tak. Tak, to tutaj się tak łączy, ale to też wynika z Eberhardów, ale też tutaj częściowo Benoit, no to mamy też Francję, Rosję, powiązania, także tutaj są naprawdę szerokie i jak ktoś, myślę, że poszukując swoich korzeni, też może znaleźć jakiś taki, powiedzmy, gałąź, która gdzieś tam nie tylko jest na terenie Polski, załóżmy, tak, ale również może być na cały świat nawet, nie? No tak, ja myślę, że zwłaszcza Galicja, chociaż nie tylko, była bardzo takim multikulti, prawda? To Tak, była tak. mieszanka naprawdę bardzo wielu różnych narodowości. No i zresztą my jesteśmy, nasza rodzina jest takim dobrym przykładem na to, bo faktycznie różne rodzaje krwi w sobie mamy, co dopiero po jakimś czasie oczywiście odkrywamy. Zgadza się. Dobrze, dziękuję w takim razie bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Iwanowski. Dziękuję bardzo. I jak już wspomniałem podczas rozmowy z panem Krzysztofem Iwanowskim, chciałbym dodać kilka słów o rodzinie Chorodyńskich. Pan Krzysztof wspominał o nich, ponieważ na archiwalnym zdjęciu znalazła się m.in. jego prababka Emilia Szwedzicka oraz siostra jej matki, Luiza z domu Eberhard, ze swoim mężem Janem Chorodyńskim. Inne osoby obecne również na wspomnianej fotografii to Adam i Bolesław Studzińscy, kolejna siostra Luizy, Zofia z domu Eberhard, żona wspomnianego Adama Studzińskiego, Jadwiga z d'Abancourt Studzińska, żona Bolesława i jej brat Xawery d'Abancourt. Kiedy pan Krzysztof pokazał mi to zdjęcie i wyjaśnił wszystkie więzy rodzinne pomiędzy osobami na nim występującymi, pomyślałem sobie, że oto los po raz kolejny stawia na mojej drodze zagadkę związaną z rodziną Chorodyńskich. Dla tych, którzy z tym nazwiskiem jeszcze się nie spotkali, kilka słów na temat właśnie Chorodyńskich i najbardziej znanego, niestety tragicznego zdarzenia, jakie ich dotknęło podczas II wojny światowej. Chorodyńscy przed wojną byli właścicielami majątku w Zbytniowie, w obecnym województwie podkarpackim. W roku 1943 zostali wraz z niektórymi gośćmi wesela, które wtedy miało miejsce w ich dworze, zamordowani przez Niemców. Jak się przypuszcza, chodziło o udział Chorodyńskich w ruchu oporu. W sumie zastrzelono wtedy 19 osób. Zostali oni pochowani we wspólnym grobie na terenie ich majątku, gdzie też spoczywają do dzisiaj. Powracając do Jana Chorodyńskiego i jego żony, pan Krzysztof na podstawie swoich rodzinnych informacji ustalił wspomniane powyżej pokrewieństwo wiążące Jana Chorodyńskiego z rodziną Eberhardów, z której zresztą też i sam pan Krzysztof pochodzi. Jednak mimo tego, że nazwisko Chorodyński jest dość znane, wciąż ani pan Krzysztof, ani przez długi czas również i ja nie umieliśmy się dowiedzieć niczego bliższego o pochodzeniu samego Jana Chorodyńskiego. Nie było o nim ani słowa na portalu Minakowskiego, ani w genetece, na żadnym z drzew na MyHeritage czy Genii. Nie umieliśmy znaleźć też o nim choćby jednej wzmianki na portalu Szukaj w archiwach. Na właściwy ślad naprowadziła mnie aukcja pewnej broszurki poświęconej historii fabryki powozów w Grabownicy Starzeńskiej na Allegro. Na tytułowej stronie znalazł się tam zapisek, że broszurka należała do Jana Chorodyńskiego, dyrektora tejże fabryki. Potem już nie pamiętam, krocząc jakimi ścieżkami, natrafiłem na metrykę ślubu Jana i wspomnianej Luizy Eberhardów, który miał miejsce w grecko-katolickiej parafii w Smulnie koło Brodów, której proboszczem był Emil Szwedzicki, przodek pana Krzysztofa i potomek rodziny Runge. Dowiedziałem się więc oczywiście, że Jan był synem Rocha Bogusława Chorodyńskiego ze Zbedniowa. Zdziwiło mnie to, że nigdzie o nim, w przeciwieństwie do jego rodzeństwa, nie było ani słowa.
Jakiś czas potem na internetowej stronie Wikipedii dedykowanej właśnie rodzinie Chorodyńskich znalazła się publikacja poświęcona historii rodziny, tejże rodziny, napisana przez jednego z ich potomków. No i wtedy wszystko się wyjaśniło. Jan Chorodyński był najmłodszym dzieckiem razem ze swoim bratem bliźniakiem Onufrym, wspomnianego Rocha Bogusława. Najmłodszym i sprawiającym swoim rodzicom najwięcej zmartwień. Był typowym obibokiem i bawidamkiem, wszystko przegrywał w karty i przepijał w karczmach, a na dodatek, cytując zapiski Chorodyńskiego, ożenił się z córką austriackiego starosty. Tu się autor tej notki nieco pomylił, podając raz, że niewłaściwe imię żony Jana, a także mówiąc, iż była ona córką austriackiego starosty, podczas gdy była ona córką rosyjskiego konsula w austriackich wtedy Brodach. No, czyli chyba w oczach ówczesnego Polaka był to podwójny mezalians. I z tego powodu Jan został wydziedziczony przez rodzinę, miał jedynie prawo do użytkowania dworów w Kotowej Woli. Zmarł po wojnie najprawdopodobniej w Nicei. Potomstwa z Luizą Eberhard się nie dochował. To jednak jeszcze nie był koniec niespodzianek, jaki sprawił mi tekst na temat rodziny Chorodyńskich. Znajdowała się tam bowiem informacja o tym, że wspomniany dworek w Kotowej Woli zakupiony został przez Chorodyńskich w roku 1906 od Żyda Rachmiela Kanarka. Tego samego, o którym w 14 odcinku genealogicznego śledztwa opowiadała mi Zuzanna Peters-Musiał. I ona i Chorodyński bardzo chwalili obywatelską postawę tego Żyda. Żeby nieco zagmatwać powiązania rodzinne między Chorodyńskimi i Szwedzickimi, wspomnę już tylko o tym, że jedna ze siostrzenic Jana Chorodyńskiego poślubiła Aleksandra Kurzec-Skibniewskiego, którego to córka została żoną Witolda Szwedzickiego. Pochodził on z nieco innej linii szwedzickich niż ci spokrewnieni ze mną i z jego potomkiem mieszkającym w Australii byłem w kontakcie. No i już na sam koniec jest jeszcze jedna nierozwiązana wciąż zagadka chrzestnych mojego trzy razy pradziadka Władysława Miski, urodzonego w 1835 roku w majątku jego ojca w Biance koło Rzeszowa. Byli nimi Marianna i Stefan Chorodyńscy. Do dzisiaj, mimo poszukiwań, nie udało mi się ustalić, kim dokładnie oni byli i skąd pochodzili. Mam jednak nadzieję, że i tę zagadkę uda mi się kiedyś rozwiązać. Jak widać, czasami odpowiedzi przychodzą same w postaci dokumentów wydobytych z rodzinnych szuflad i opublikowanych potem w internecie. Za uwagę dziękuję Wam Janusz Stanisław Andrasz, autor podcastu Genealogiczne Śledztwo. Będę wdzięczny za Wasze komentarze, lajki i subskrypcje, a także za polecenie mojego podcastu Waszym znajomym. Zapraszam na facebookowy fanpage podcastu, znajdziecie go wpisując po prostu hasło Genealogiczne Śledztwo. Liczę na to, że poszukiwania dotyczące mojej rodziny zachęcą Was do zainteresowania się historią Waszych najbliższych. Nie zapomnijcie o następnym odcinku, który ukaże się już w najbliższy piątek. Premiera każdego odcinka będzie miała miejsce co tydzień w piątek.